tak jest! Dzień dobry, w niedzielę. Mamy godzinę 6:16. Wstałam jakoś kilka minut po 6:00, właśnie żeby zrobić cardio. I będę jadła przedtreningowy, lecę na trening, żeby jeszcze dzisiaj zdążyć przed śniadaniem wielkanocnym u mamy. Dawid ma dzisiaj dzień nietreningowy, a ja muszę zrobić swoje. Dobra, ja już po cardio robię sobie teraz posiłek przedtreningowy, a że nie chce mi się tutaj nic gotować, staczeć w kuchni i zależy mi na czasie, to robię to dosyć szybko, bo jem wafle ryżowe z polewą, którą Wam już pokazywałam, z odżywki białkowej i z masła orzechowego. Więc, a jeszcze muszę tu wrzucić masło orzechowe, jem szybko i zmykam na trening. Mamy godzinę 7. 8 chyba. Nie przestawiamy zegarek. Mamy godzinę 8 i idę na trening. Robię poślad. Wracam. Jeszcze muszę popozować. Wracam i ogarniam się. Jedziemy do mamy i do dzieci. Już się za nimi stęskniłam. Do treningu dostałam jeszcze dwa ćwiczenia i pozowanie. Dużo dla Was się z treningu nie nagram, bo ogólnie jest fajny czas na nagrywki, bo jest pusta siłka. Naprawdę jest mało osób w świętach, ale dużo Wam nie nagram, bo walczę o przetrwanie. Mam pełen fokus i nie ma kto mnie nagrywać dzisiaj. Dawid śpi. Finito. Idę pozować. Fajnie jest. Ja właśnie wracam do domu z treningu. Pozowanie zaliczone. Trening solidny zrobiony. Nabijam sobie kroczki. Jest mega ciepło dzisiaj. Super pogoda. Ogarniam się i jadę do mamy. I do moich dzieciaczków. Stęskniłam się, a jeszcze dowiedziałam się, że młodsze rozłożyło go coś. Biedny. A przeziębił się. Tak mi go szkoda. Już nie mogę się doczekać, kiedy go wyściskam. Ja właśnie na mój potreningowy jem płatki ryżowe z malinami i gruszką i do tego zrobiłam sobie polewę z izolatu. Tą polewę sobie delikatnie zmroziłam, żeby wyszła taka gęsta. Jakbym ją przytrzymała dłużej, to bym miała takie lody proteinowe w sumie. Ale nie mam czasu, bo jestem głodna. My właśnie wyruszyliśmy już na Malbork do mojej rodziny i do dzieci. I my w święta jemy swoje pojemniki. Nikt na nas nie wymusza, żebyśmy przy stole wcisnęli jakiś kawałek serniczka babci, czy tam coś innego spoza naszego pojemnika. Każdy nas rozumie w rodzinie, więc nie mamy z tym totalnie problemu. Też swoje pojemniki mamy smaczne, więc my jedziemy ze swoim jedzonkiem. Ja mam jajka gotowane, Dawid ma indyczka z ryżem. To jest nasz proces, nasza droga. Tak jest. Musimy trzymać się swoich założeń i tyle. I albo ktoś to szanuje, albo ktoś tego nie rozumie, ale na całe szczęście my nie musimy gdzieś tam nikomu tłumaczyć przy stole, tylko... Czy początki były różne? No początki były różne, ale już teraz nas zrozumieli, bo na początku to było dziwne dla mojej babci na przykład. Nie zjesz chociaż kawałek. No, kawałek ci nie zaszkodzi przecież. No i dla mojej babci też było dziwne, że serniczek, przecież to dobre ciasto. Znaczy, wiadomo, jak ktoś ma, załóżmy, nie wiem, 15-12 tygodni do zawodów, to jakiś tam kawałek sernika dupy nie urwie, ale ja mam 3 tygodnie, czy tak jak Sandra, 5, tak? 5 tygodni. 5 tygodni, no to już niestety trzeba zacisnąć zęby i trzymać swoje. No ale też... Ja nie mam z tym w ogóle problemu, na przykład. Ja dla mnie cel jest ważniejszy i jak mam swój cel, no to jedzenie nie jest w stanie mnie w ogóle rozproszyć. Mam swoje smaczne jedzenie. Ja z kolei lubię opierdolić sobie pod korek. Dawid lubi bardzo jeść. Tak, ja kocham jeść, więc no, jedzenie zawsze, no tak jak szatan. Dobra, stukamy się teraz jajcami.
To jest moje szczęśliwe jajco. Jest cwany i se przygotował. Co? Ja pierdzielę, no co? Nic na nie wiedział. Teraz Dawid. Co, no stukałem się, co? Co? Ja nie będę do ciebie stukał, ty. Trzymaj to. Trzymaj to jajko, masz twarde. Trzymaj! Się rozwaliło, czy? To co zwykle mężczyźnie. Może nie? My właśnie wracamy do domu. Dzieci już zabraliśmy od babci. Najedli się po śniadanku. O, dziękuję ci bardzo. Kotek kupił mi picie zimne do samochodu na podróż. Daj wodę. I jedziemy do domu. Wróciliśmy do domu. Przebrałam się. Jest bardzo gorąco i podróż była dla nas męcząca. Co prawda tylko wydaje się 30 km, ale tę drogę robią. I co chwilę stawaliśmy na czerwonym. Dzieciom było też gorąco. No i jesteśmy zmęczeni, jakbyśmy przejechali z 3 godziny drogi. Ogólnie wlekliśmy się długo przez te światła. I właśnie dobijam kroczki. I będę robiła sobie swój przedostatni posiłek. Dzisiaj trochę szybko poszło z tymi posiłkami, bo pierwszy posiłek znam dosyć wcześnie. Wcześniej szłam na trening. Ale dam radę. Odwaliłam sobie lody z owoców leśnych, z owoców mrożonych, owoce leśne, z odżywką białkową, lody waniliowe od Jim Beam i też ją tutaj sobie wylałam jako polewę, zrobiłam. Są pyszne, przypomniało mi się o nich, bo dzisiaj naprawdę jest bardzo ciepło, więc jem lody. I to jest mój posiłek czwarty. Mamy godzinę 16, także myślę, żeby tak do 19 jeszcze wytrzymać z ostatnim posiłkiem. Trochę dzisiaj mi szybciej poszło przez to wszystko, bo miałam wcześniej trening. Co, mój chorutku? Masz oczka. Chorutek jesteś. Kosla. Dawid położył się spać. Ogólnie szkoda mi jest go troszkę, bo dzisiaj naprawdę ma ciężki dzień. Nie ze względu na święta, ale ogólnie dzisiaj taki mu się dzień trafił, a trafiło się jeszcze, że dzisiaj są święta, więc musiał to wszystko znosić, na to patrzeć. Jemu było ciężko, ja akurat mam inny troszeczkę mental, ale jemu było ciężko, bo ma mental grubaska i lubi bardzo jeść, więc dzisiaj ma taki ciężki dzień, naprawdę już organizm jest tak wycieńczony i szuka tylko możliwości odpoczynku, żeby jakoś się zregenerować, żeby zaoszczędzić tej energii, bo już energii ma naprawdę bardzo mało. I naprawdę podziwiam tego człowieka, ale jak może, to się położył i na pewno lepiej mu się zrobi, jak się obudzi. Odpaliłam bajkę sobie na Disney Plus, bo dzieci oglądały ze mną, ale zwiały chyba bawić się Lego do pokoju, więc może mnie wkręci. Już to jest ten etap prepa, kiedy ciężko mi się wkręcić w jakikolwiek film, bo cały czas myślami jestem gdzie indziej. I nie ciężko jest się w ogóle wkręcić w ten film, jakoś tak się zainteresować tym filmem, bo ciągle mnie coś wybija z rytmu myśli o zawodach i tak dalej, więc jeszcze myśli o tym, że muszę dobić kroki, no ale chilluję. Póki co jest spoko. Wiadomo, lody są, były naprawdę pyszne, więc sobie chilluję, odpoczywam. I co? Nie wiem, czy wam coś jeszcze dzisiaj nagram, bo w sumie już dzisiaj nudy. Dzisiaj odpoczywamy, chillujemy, zostajemy już w domu, nigdzie się nie wybieramy. Takie to święta u nas. Takie to święta. Było wesoło, urodzinki, ale nie byliśmy też za długo. Nie chciałam, żeby Dawid też się męczył i też jego też to męczy jednak przebywanie tam gdzieś w towarzystwie. Więc widziałam już, że też chce wracać do domu, że szybko jest zmęczony, więc no nie siedzieliśmy zbyt długo, ale posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pożartowaliśmy, chłopaki się postukali jajkami i mamy odpoczynek teraz. Jeżeli chcecie więcej naszych filmików, więcej naszych vlogów, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do następnego!